Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, ta gra nazywa się Warframe i witam was w odcinku, w którym pokażę wam, jak się nie powinno robić rangi. Jeszcze nie wiem, co mam zrobić, jeszcze nie wiem, jak to będzie działało, ale już wiem, że tak się tego nie powinno robić. Ach, no dobra, po kolei jesteśmy na trzeciej wbitej na maksa i możemy sobie skoczyć na czwartą. Test your skills to reach the next rank. I co my tu mamy zrobić? You have qualified for the mastery rank 4 test. You can only attempt this once per day. Czyli jeżeli mi nie wyjdzie, jutro podejdziemy do tego ponownie. Are you ready to become novice rank? Tak, nie. I tu są rewardy, tylko że ja nie wiem, co ja mam zrobić. No dobra, kliknijmy jest. Zobaczymy. Zobaczymy. Nie? Słuchawki tak? Nie? A może? Nie wiem. Dobra, załóżmy. Różnie to bywa. Wow, co to jest za broń w ogóle? Aaaa! Ale w sumie mam dobrego Warframe'a do tego. Gdzie tu jest timer swoją drogą? A jest tam, minuta. Nie, minuty to ja się nawet nie zdążę spocić tutaj. Przeładujmy broń i chodźcie. Jak to było, milordzie, jak najlepiej polować, celując w środek stada. Właśnie to teraz czynimy. Ok, i w środek stada. To są chyba te bronie, co ja dostałem w ramach urodzin, tak? Czy czegoś takiego. Widzę to pierwszy raz, to coś, z czego teraz strzelam. Ale szczerze powiedziawszy, otoczenie jest strasznie rozpraszające. Ja wiem, że o to w tym chodzi, ale wygląda to ekstra. Taki tron trochę. Mega. Jestem ninja! Jestem ninją! Ho, 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 ho. Ale nie, jestem ninja lepiej brzmi. Stanowczo. Najsu! Najsu desu! O dziwo, tak można to zrobić! Jestem zdumiony! New loadout slot unlocked. One loadout slot. Daily standing limit. Void trace storage. Minimum mod capacity. Jest nieźle, jest dobrze. Wracamy do centrum swego, do statku. Jesteśmy nowisem. Ranga 4. Nie wiem, od którejś rangi dało się tu przyłączać do jednej z frakcji, dla których się tam farmi punkty. Jedna frakcja pozostaje dla nas obojętna, a dwie stają się wrogie. Jakoś tak to szło. Kasa wyciągnę na nagranie za moment, może dzisiaj, może jutro, czyli za tydzień zobaczycie, który mi wytłumaczy co i jak, bo wydaje mi się, że to było właśnie od rangi 4, ale może się mylę. Dużo nie dofarmiliśmy do rangi 5. W tej grze bardzo fajne jest to, że jeżeli wbijemy maksa na przykład tej rangi i nie robimy próby, to exp nam się w tle łapie dalej, tylko nie korzystamy jakby z tego, bo nie mamy wylewelowanej rangi. Później idziemy na misję, wykonujemy test tak jak ja przed chwilą i nagle się okazuje, że już mam, nie wiem, jakieś na około 10%. Może trochę mniej, ale trochę tego mam zrobione. Yeah! Bum, zobaczmy co, czy z rzeczy, które tu się robiły, rzeczy się zrobiły. Jakieś coś ja tu robiłem. O, HitSort jest zrobiony, Nyx jest zrobiony, czyli Nyx mógłbym sobie złożyć, ale to może na następnym nagraniu. Viperek jest zrobiony, wszystko jest zrobione, czyli jedyne co muszę zrobić, żeby ruszyć dalej, to skończyć levelować tą postać i skończyć levelować bronię, którą mam ubrane na sobie. Rhino jest na 16, czy już jest dalej niż bliżej. Dex Furisy prawie właśnie wbiły level. Dex Sybaris to jest to, co nie miałem pojęcia co to jest, no jest w pół drogi. I Ankyrosy. Nie wiem co to jest, ale... A czy ja nie dostałem na przykład Dex czegoś tam? Equip. Jakby mieć już full dex wszystko, to by było ekstra. Mamy Dex Dakra, ubierzmy Dex Dakra, equip, why not? Tylko później muszę wymyślić, co muszę na tą Dex Dakrę wrzucić, bo tutaj nie mam tych rzeczy wrzucą. A w sumie na chwilę obecną, niezależnie co wrzucę, to będzie lepiej niż było. Swirling Tiger, Crossing Snakes. A to mogę, tak? Bo tu się zgadza to albo to. To weźmy Swirling Tigera. Najsu desu. I z pozostałych rzeczy mamy tutaj do wrzucenia takie coś. Crossing Snakes, czy ja to mogę? A nie, bo to jest. Mogę mieć tylko jeden malestance. Tak. Nie wiem. Weźmy, może wrzucimy, może, a może nie. A może tak. A może Prime Fury sobie potem damy, czyli zacznijmy może od tego, żeby nam się zgadzały szlaczki. A teraz zacznijmy wrzucać rzeczy, które mamy jeszcze machnięte. 9. To na tą nas już nie stać, na 7 nas nie stać. Well. Tararą. Relentless combination. Ok. Jest full wyczerpane. I skoczmy na pierwszą lepszą misję, zobaczyć co my tam mamy do machnięcia, bo może akurat będzie coś, co jestem w stanie zrobić. Nie idziemy jeszcze na razie na fabularkę. Co mamy? Operation Ambulance Reborn. Nie, to jest event. 2 dni, 4 ten. Hack and destroy ambulance proxies in corpus open air regions. Anyone have become recovered by Mantis Swarm. To jest coś, o co muszę zapytać. Kasa, co to jest? Tu są moje misje, Stolen Dreams jest w tym momencie aktywny i Hall of the Kubrow. Hall of the Kubrow to jest to z pieskiem bodajże, to będziemy robili przy okazji. Stolen Dreams to jest chyba to, co mam robić teraz, chyba że coś pokręciłem, ale nie w tym momencie. I Void Fissury, różne tamte gesty. Dobra, może skoczmy na coś, w czym mnie nie oklepią strasznie, czyli może chodźmy, nie wiem, na... Nie, no, czekaj, cancel. Na Venus, tu chodź. I chodźmy na coś takiego... Złóż to. O, od razu lepiej. Survival, exterminate. O, exterminate mi się podobał. Gdzie był ten exterminate? Gdzie był ten e-gate? O, tu jest. Pójdziemy i przetestujemy te nowe broje. To jest coś, czym nie powinienem ja mieć w tym momencie jakichś większych problemów. Co ja się tak zaczynam jąkać? Damn it! Spokojnie, spokojnie. Wdech, wydech. Wdech, jak mówię, to nie mogę robić wdechu. Geniusz. Jedziemy. Jest misja. Bo zaraz ze mnie opadną emocje i będzie koniec. Wyląduj rzesz. Ale ktoś tu jest. Wow. Bo się załadowałem do kogoś. Fajnie. Czy ja się przypadkiem załadowałem na to, na co miałem pytać? Okej, chyba zrąbaliśmy. Wow, to było niezłe, zdjął mnie z powietrza. Czy ja z tym mam coś zrobić? Nie. 16 na 77. Fajna snajperka, podoba mi się ta broń. Co prawda wygląda na to, że nie jest chyba to najmocniejsza broń ever. Za plecami coś tam jest. To jest tamtą stronę. To znowu żyje? Okej. dajcie mi... okej, to... Rank up! Dex Sybaris. Nice, nice, nice. Nie ma tu nigdzie indziej niczego do ubicia. W sumie mogliśmy zostawić alarm, żeby się zbiegały te łatajstwa, bo skoro musimy jeszcze tego aż 77 sztuk ubić, to ja nie wiem, gdzie to jest. No cześć. Wszystkie? No hakuj koleś. Jak mam go zhakować? Gdzie to jest informacja o hakowaniu? Ja nie wiem, co jest grane, chciałem iść na prostą misję. Damn. Coś zrąbałem, coś bardzo zrąbałem. To będzie wieki trwało bez mobów różnych takich teges. Jednym strzałem. Dobra jest ta broń, podoba mi się to. To znaczy snajpera taka, ale fajnie. Fajny patent, że można tak wystrzelić coś w kosmos. Gdzie on jest? Tam gdzieś u góry, tak? O! Tak, i o to chodziło. Niepotrzebnie wtedy wyłączyłem, przez przypadek swoją drogą. Wow! Dobra, no. Poczekam. Jadę, pojadę normalnie. Pep. Okej. Has died. Nie wiem, jak on to zrobił i czemu to zrobił, ale jest fajnie. Czy ja mam jakąś specjalną misję? Use your first ability 5 times. Nie, spoko. 2, 3, 4 i 5. Gdzie jest ten latający? Headshot! O, zabawki. No i gdzie jest ochrona? Czekam na ochronę. Liczyłem, że ochrona przybiegnie. Ochrono, wróć. A, tu są drzwi przyjaźni, których nie mogę otworzyć. A, koleś wyszedł po prostu sobie. To super, tym lepiej. I będzie... no, myszka mi się zablokowała. Kabel się zahaczył. Coś tu jeszcze żyje? Niestety nic. Jak będę w tą stronę biegł na pałę, może jeszcze coś znajdę. Nie, fajnie, ja się cieszę, że zrzucają przeciwników. W ogóle jak była ta misja z ambulans na ekranie wyboru, to ja byłem pewny, że to jest jakiś ambulans, ale dobra. Wow! Gdzie to bydle jest? Trochę mnie wyniosło, ale dobra. Czy moje ataki w niego przestały wchodzić, czy mi się zdaje? O, nareszcie, no. Że człowiek musi naczekać, żeby odpalili alarm. Zamknięte, spoko. To ogarniemy za moment. Tylko mi dajcie jeszcze ile trupów? 25. Miałem wrażenie, że to duże bydle stało się odporne na moje ataki, te od mieczy, czy co to jest, to co ja mam teraz. I nie mogę stąd wyjść, bo jestem zablokowany. Nie ma żadnej ścieżki takiej, żeby jeszcze poklepać coś. O. No dobra, niech mi będzie. Gdzie jest wróg? Pokazuje mi tu przy mnie wroga? Pode mną? Jest coś pode mną? Wracaj tu! I co teraz? Prawie! O, coś fajnego. Gdzie jest to latające bydle? Chodź tu. I się zbliżamy do wykonania misji. Pomijając, że tamten koleś wyszedł, nie wiem czemu. Możliwe dlatego, że robiłem to zbyt wolno, ale tak poza tym to nie widzę sensu, bo to jest jedna z najprostszych misji ever. Idziecie, mordujecie, no bez przesady. To, że się ten ambulans, transbulans, czy jak mu tam... O, to jest długa historia, to co teraz powiedziałem, której teraz nie opowiem, bo jest za długa i może być ciężko. Jeszcze jeden koleś, jeszcze jeden. No cześć. Nie, o, to się nie liczy za wroga? Byłem pewny, że to się liczy za wroga. Strasznie proste te misje, ale okej. Okay. Jak? Przez mur? Wow. Dobra, alarmy to mnie tam już nie obchodzą. No i jesteśmy w domu. Serio? Gdzie jest ten drugi koleż? Coś tu jeszcze? Czy ten koleż jednak nie wyszedł? Aż 93 damage deal, damage taken. Hello. Nie zdążyłem. Dobra, to trzeba napisać do kasa i dowiedzieć się, o co chodzi z tymi ambulasami całymi. Bo kompletnie nie skumałem, o co bangla. No, pewnie to było jakieś mega proste do zrobienia, tylko trzeba było wiedzieć, gdzie i co kliknąć. Albo mieć jakiś konkretny item ze sobą, żeby to mogło zadziałać. To było fajne, ale... Exit. Leave squad. A, ktoś był na pierwszym, okej, czyli koleś mógł ogarniać jeszcze mniej niż ja, co jest wyzwaniem i wyczynem. Dobrze, proszę Państwa, ja Wam dziękuję za uwagę i hej! Coś fajnego dostaliśmy na tym nagraniu? Chyba nic, poza tym, że dostaliśmy rangę numer 4. Dex Furisy dalej na pierwszym? To się nie level... Moment. Wydawało mi się, że dostałem ten arsenał. Furisy się nie... Ten... Sybaris. To ma strasznie mało amunicji. Wydaje mi się, że muszę ten... Powiększyć amunicję temu. Convulsion. Slip magazine. Plus 5 magazyn... Ten... Kubrow. Czy ja mam jakiś lepszy? Nie mam jakiegoś lepszego slip magazynu. Ale jakbym wykopał reload speed i dał... Nie. Slip magazyn to. Okej, to mi wciąż zostaje jeden, to nie jest jakiś bardzo. Ale... O, akurat nawet jest ten Furisy, ale nie Dex Furisy, tylko zwykły Furisy na karcie rysowany. Fajnie to wygląda. Akurat się zgrało.